Halo? Halo? Słychać nas? Halo? Halo, słyszycie nas? Uwaga, słuchajcie. Halo? Tu miniatura. Teatr miniatura. Usiądźcie wygodnie. Zaraz się zacznie. Słyszycie? Coś się zaczyna. Uchosfera. 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 Uchosfera? Uchosfera! Miejski Teatr Miniatura i Radio Gdańsk przedstawiają Mary Shelley, Frankenstein. Część pierwsza. Rogaliki, ciepłe rogaliki. Przepraszam. Gdzie się pan pchasz ręce przy sobie? Przepraszam, ja tylko... Którędy na uniwersytet? A może suszone śliwki? Ile dać? Kilo? Kilo? Nie, ja... Tamten budynek trudno pomylić. 15 października 1792 roku. Kochana matko, podróż była długa i męcząca, ale wreszcie dotarłem na uniwersytet. Poznałem moich profesorów i z dumą rozpocząłem studia przyrodnicze. Biologia, chemia, matematyka to moje powołanie, moja droga i moja przepustka do odkrycia rzeczy wielkich. Twój syn, Wiktor Frankenstein. Kochany synu, dziękuję ci za pełne entuzjazmu listy. Cieszę się, że tak dobrze się czujesz na studiach. Ucz się więc i pracuj. I pisz. Pisz do mnie. Każdą przerwę w twojej korespondencji uznam za dowód, że inne swe obowiązki zaniedbujesz w równym stopniu. Kochająca matka. Najukochańsza Elżbieto, duszę się na tym uniwersytecie. Na studiach zmuszają mnie do nauki rzeczy prostych, małych. O innych mówią, że niemożliwe, że tego się nie da. A ja mam wizję. Ja pragnę odkryć rzeczy wielkie. Ja chcę poznać tajemnice życia, nieśmiertelności. Bardzo mi ciebie brak. Kocham i tęsknię. Wiktorze, czy wszystko jest w porządku? Czy wszystko jest w porządku? Twoje listy przychodzą tak rzadko, są chaotyczne, zaplamione, pisane roztrzęsioną ręką i piszesz w nich jeszcze jakieś takie dziwne rzeczy. Nie daj się zwieść bajkom o nieśmiertelności. Ucz się i przyjeżdżaj na święta. Ja już czekam. Na zawsze twoja Elżbieta. Drogi Henryku, skąd wypływa źródło życia? Jak ono powstaje? I jak samemu dać czemuś życie? Czy ty wiesz, przyjacielu, że ja już prawie nie chodzę na uniwersytet? Nie. Ja mam swoje laboratorium. Znoszę tam różne szczątki i inne plugastwo. No, ożywiłem już pszczołę i jaszczurkę, ale to mnie nie zadowala. Nie. Co dalej? Nie jem, nie piję. Co zrobić z tą niezwykłą mocą? Co zrobić z tą niezwykłą mocą? Nie wiem. Od tygodni nie mamy od ciebie żadnych wieści. Twoja matka i Elżbieta wielce się o ciebie martwią. Jeśli nie odpiszesz w ciągu miesiąca, przyjadę do ciebie na uniwersytet, by sprawdzić, czy wszystko w porządku. Twój przyjaciel... Henryk. Skąd wypływa źródło życia? Czy da się stworzyć nowego człowieka? Czy wolno to zrobić? Skąd ma wypływać? Czy da się stworzyć nowego człowieka? Skąd wypływa źródło życia? Czy da się stworzyć nowego człowieka? Czy wolno to zrobić? Mi
Mijają kolejne tygodnie i nie ma od ciebie nawet jednego zdania. Napisz cokolwiek, cokolwiek, błagam, Wiktorze! Już prawie, prawie. Przede mną leży ciało. Ciało człowieka. Ciało, które przygotowałem. Piękne, idealne, proporcjonalne, czyste. Ciało, któremu nadam życie. Człowiek, którego stworzę. Nie mogę się już zatrzymać. Wiktorze, wszyscy umieramy z niepokoju. Jadę po ciebie. Trzy, dwa, jeden. Teraz! Moje dziecko. Nie. Nie. Oko. Straszne, potworne. Nie. Nie tak. Nie tak, nie. Nie. A nie tak. Cicho. Nie dotykaj. Zostaw. Cicho. Ja nie. Idź stąd. Idź stąd. Nie chcę. Ja. Cieszę, że cię widzę. No, pięknie tu u ciebie. Wiesz, strasznie zgłodniałem po drodze. Może byśmy wstąpili gdzieś, cicho, wiesz, coś cicho. Zjeli. Zostaw mnie. Zostaw. Ej, to ja, Henryk. Co? Jak? Co, ty nie poznajesz mnie? Słuchaj, nie znasz może jakiejś miłej knajpki, wiesz? Przyjacielu. No, naprawdę, po tej podróży. Ej, jak ty wyglądasz? Co się dzieje? Gdzie on jest? On mnie ściga. Tu nikogo nie ma. Ratuj mnie, Henryku, ratuj mnie. Wiem, jesteś chory. Spokojnie, zjemy coś, a potem od razu zabieram cię do domu. Do domu, do domu. No i jak ci tam było na tym uniwersytecie? Opowiadaj. No, ciekawe to wszystko. A co ty tam studiowałeś? A jakieś rozrywki, nie wiem, studentki, ładne? O, patrz tam, wiewiórka! Nie mówić do ciebie.
No i całą drogę będziesz tak milczał. U nas, wiesz, też nudy. A, tylko ta mała, pamiętasz? Poznała pewnego rosyjskiego pułkownika. I ten pułkownik właśnie... Co to ma znaczyć? Okna nieumyte, kurze niepowycierane. Co to ma być? To jest porządny pałac, a nie jakaś obora. Natychmiast! Wiktor! Synku kochany, wróciłeś. Boże, jak ty wyglądasz. Wychudłeś, pobladłeś. Tak, jest bardzo słaby. Synku, syneczku. Przestawaj. Mój Wiktorze, nie przestawaj. Nie odchodź już nigdy, nie odchodź przenigdy pomocą. My razem do końca, my razem jak słońca na niebie. Nic nie mów, nie trzeba, my razem do nieba przed siebie. Jaki on? O czym ty mówisz? Łapać? Łapać? Przecież tu nikogo nie ma. Kogo ty chcesz łapać, on, Wiktorze? No, co ty opowiadasz? Ale kto pobiegł był? Kto tam? Wiktor często mówił w chorobie o jakimś mężczyźnie. O mężczyźnie? Wiktorze, o jakim mężczyźnie ty mówiłeś? Przecież, no, dokąd ty idziesz, Wiktorze? W góry. Gdzie ty idziesz? W jakie góry? W góry. Muszę zebrać myśli. W górach. No po co ty zbierać myśli? Po co ty chcesz zbierać myśli? Ty jesteś osłabiony, ty nie masz zbierać myśli. Wiktorze, natychmiast wracaj. Wiktorze! Zostawcie go! Niech idzie. Czekałem na ciebie. Poznajesz mnie, mój stwórco? Było to słuchowisko familijne Frankenstein na podstawie powieści Mary Shelley w tłumaczeniu, adaptacji i reżyserii Jakuba Rożkowskiego. Muzyka, przestrzeń dźwiękowa Dominik Strycharski. Realizacja akustyczna Jacek Puchalski. Producent Emilia Orzechowska. Wystąpili Wiktor Frankenstein, Krystian Wieczyński, Monstrum Andrzej Żak,
matka Hanna Miśkiewicz, Elżbieta Lawęca, Zofia Bartoś, Henryk Klerwal, Piotr Kłódka, staruszka Jadwiga Sankowska, Agata Agnieszka Grzegorzewska, Felix Jacek Gierczak, przyjaciel Teatru Miniatura GIFK, produkcja Miejski Teatr Miniatura i Radio Gdańsk.